Brat mi tu zgłasza, że ostatniej zimy bardzo biły koła. Zaraz sadzę na wyważarkę, zobaczymy co się dzieje. Wiem, że na pewno dwie sztuki do zdjęcia, także będzie prostowanie. Zobaczymy, które felgi. Wykonamy pomiar bicia, zobaczymy jakie są odchyłki. Może puścimy ją trochę tak na luza. No pięknie bije. Oczyściłem cały ran dokładnie, żeby maszyna nie przekonywała mi tutaj. Zrobimy sobie teraz pomiar komputerowy. I będą mi potrzebne chyba dwie ręce, jak się nie mylę. Muszę dobrze ustawić na kancie, żeby nie było pomyłek. Jedziemy. Szyna ma bezpieczne obroty, bo tylko 30 obrotów na minutę. I mierzy odchyłki felgi góra-dół. No, na wideo tego nie widać, ale ręka mi tu strasznie pracuje z tym ramieniem. Będzie sporo. To mi się wydaje, że tu jest nawet do centymetra. Raz zobaczymy, co pokaże. Minimalna wartość zapisana 0,9. I tutaj 5. Czyli takie są odchyłki tu w milimetrach. Mogę obracać koło, ustawić ją na najniższym. Tu jest 0,3 w tym momencie, w najwyższym punkcie. Najbardziej felga jest zagnieciona. Tutaj zaraz zerkniemy. Mogę ją obracać. Tu w tym miejscu. Tu felga ma bardzo wgniecenie. Dokładnie tutaj na górze. Ten punkt jest bardzo krzywy. Oczywiście mamy wartości przed postowaniem. Teraz felgę zawiozę do firmy, która się tym zajmuje i zobaczymy, co oni z tym zrobią.